chciałbym w imieniu całego zespołu tutaj podziękować wam za tak liczne przybycie na tą prezentację. Chciałem prosić o wsparcie, ale jak widzę, jak tutaj ile jest kibiców, jak entuzjastycznie reagują, oto jestem spokojny. Resztę musimy my zrobić tutaj na boisku i zapewniamy, że na pewno będziemy walczyli o każdy metr boiska. Zacząłem chodzić na Modrzyka do szkoły 71 roku. Tak cały czas kibicuję, miałem trochę przerwy, bo tam robiłem za granicą, ale cały czas jestem z Odrą. A taki pamiętny mecz, to w Warszawie przegrywaliśmy 3-1 i wygraliśmy 5-3 z Legią. To był szok dla warszawiaków, to był szok. No, cały czas Odra jest. To za sprawą tego dżentelmena się ta Odra pojawiła? Dokładnie, w 1994 roku pierwszy raz mnie tato zabrał na mecz. Od tego czasu praktycznie wszystkie mecze w Opolu, często też wyjazdy, także od tego czasu cały czas za Odrą. I widzę, że też powoli szykowany karnet dla najmłodszego, tak? Dokładnie tak. Fabian już też zaliczył parę meczy, także, także widać, że ta Odra gdzieś tam w tych sercu cały czas jest. To jest nasz klub i gdyby was nie było, nie byłoby po co tego klubu robić. W związku z tym, że tu jesteście, ja cały czas czuję, że warto robić to, co robimy. Walczymy o to, żeby klub występował jak najwyżej, grał jak najlepiej i w jak najlepszych warunkach. Robimy nowy stadion. To myślę, że mogę się z wami z tym podzielić, wy też pewnie to słyszeliście nieraz. To będzie jeden z najpiękniejszych, jeżeli nie najpiękniejszy stadion w Polsce. Autentycznie wiele już takich opinii słyszałem. Wiecie, że jesteśmy jedną wielką rodziną. Dziękuję wam za to zaangażowanie, dziękuję za inicjatywę związaną z muralem. Pięknie ozdobił Opole, przypomniał, co się w Opolu dzieje. Zatem trzymajmy się dalej razem, trzymajmy kciuki za naszych zawodników. Też takiego awansu sportowego i takiego poczucia, że rzeczywiście oni się sami rozwijają jako piłkarze. No i żebyśmy końcówkę sezonu świętowali w jak najlepszych nastrojach. A stadion myślę, że otworzymy gdzieś w okolicach lutego, marca, ale myślę, że w tym miejscu będziemy się czuli tak jak na Oleskiej, jak u siebie. Na pewno gdzieś tam na kapitana wiele obowiązków spada. Każdy gdzieś tam patrzy, kto reprezentuje zespół. Kilka lat gdzieś tam dźwigam tą opaskę i myślę, że w tym sezonie będzie podobnie. Troszkę opowiedz nam, bo to kolejny twój sezon z Odrą. Jaka to będzie Odra w tym sezonie pod nowym wodzem, jeśli chodzi o sztab trenerski? Jakie to były przygotowania Odry do sezonu? Zawsze gdzieś tam te przygotowania są bardzo intensywne, ale też bardzo, bardzo krótkie. Także co pokażemy w tym sezonie, to też ciężko powiedzieć. Na pewno będziemy chcieli dawać radość kibicom. W każdym meczu będziemy walczyli o 3 punkty. A jak ta gra będzie wyglądała, zobaczymy. Na pewno mamy nowy zespół, odmłodzony zespół, także jakieś tam rewolucje zaszły teraz w przerwie między sezonami, także czas pokaże, jak to będzie wyglądało. My na pewno damy w każdym meczu maksa i będziemy walczyli o 3 punkty. Skąd decyzja o tym, żeby wybrać Opole? Przychodzę do Opola z Puszczy Niepołomice. Opole było najbardziej konkretnym klubem. Przedstawiło plan, który... Wydaje mi się, że uda się go zrobić i to mnie skłoniło tutaj, aby tutaj przyjść. Co roku i kibice, i wy sami piłkarze, to są zawsze duże oczekiwania i możliwości. Jak dzisiaj po tym okresie przygotowawczym widzisz siebie i swój zespół, o co Odra będzie grać i jak Odra będzie grać? Zawsze to jest ciężkie pytanie na początku sezonu. Najważniejsze, że fizycznie już jesteśmy gotowi po prostu, żeby zacząć ten sezon. Cele, wydaje mi się, ja jestem bardzo ambitnym gościem, można tak powiedzieć, i zaczynamy sezon i każdy walczy po prostu o pierwsze miejsce. Ja też tak do tego podchodzę i myślę, że drużyna też tak do tego podejdzie. To jest taka mieszanka, która jest teraz w Opolu. Czy to będzie w dobrym tego słowa znaczeniu mieszanka wybuchowa? No, jak najbardziej. Ile lat z Odrą? Kolejny z wiernych kibiców? Prawie 40. Od młodzieńczych lat już, także długo, długo. No i pewnie teraz oczekiwania, jak co sezon też i kibiców, bo pewnie i drużyny. Jaka to powinna być Odra? No w końcu może awansujemy i ten stadion się przyda w końcu. No. Musi być kiedyś. No właśnie, na nowym stadionie byłoby miło, no ale pewnie też i nuta żalu za Oleską. Szkoda starego stadionu, mógł tam być, ale no trudno, no. Takie czasy zmieniły się. Będzie nowy, będzie ładnie. No. Nowy trener, trochę nowej kadry. Jak pan liczy szansę Odry w tym sezonie? No zobaczymy. No, nie poszły dobrze sparingi, to może chociaż teraz się dobrze zacznie. Myślę, że z Ruchem powinniśmy chociaż przynajmniej 1-0 wygrać. Następny, później Siedlce, to też już nie będzie łatwiej. Nie? Ostatni sezon spędziłem w pierwszoligowym Zniczu, więc miałem przyjemność rywalizować z Odrą w rozgrywkach pierwszej ligi. O moim przyjściu do Opola zdecydowała przede wszystkim chęć spróbowania grania o coś więcej. W Opolu mam, myślę, ku temu lepsze perspektywy. Ponieważ jesteś prawie dwumetrowcem,
to albo Jan Koller w ataku, albo Jerzy Gorgoń w obronie, chciałby się powiedzieć, a w obolu to był przede wszystkim Roman Wójcicki, praktycznie go przypominasz jota w jotę. No to bardzo mi miło, bo jeżeli wspomniał pan to nazwisko, na pewno jest to bardzo zasłużona postać dla Odry, dla całego zresztą regionu opolskiego. Gdzieś tam od małego byłem ustawiany z racji mojego wzrostu na pozycji środkowego obrońcy, tak zostało do dzisiaj. No i jakoś sobie przez te szczeble w mojej karierze brnę, że tak powiem, i stawiam sobie poprzeczkę coraz wyżej. No to na pewno jestem z racji mojego wzrostu zawodnikiem o dużej szybkości i uważam, że dysponuję się dobrym wyprowadzeniem piłki. No i pierwszy mecz, od razu hitowe starcie. Kiedyś Odra z Ruchem grała o tytuł mistrza jesieni i została mistrzem jesieni. Oby się to od 78 roku ponownie sprawdziło, i to za twoją sprawą. Również mocno w to wierzę. Wiecie doskonale, że poprzedni sezon zakończyliśmy bardzo blisko pięknego, historycznego miejsca, pięknego sukcesu. Byliśmy w barażach, byliśmy bardzo blisko tego, żeby móc powalczyć o nasze marzenia. Nie udało się w zeszłym roku, ale każdy kolejny sezon jest dla nas kolejną szansą, kolejną nadzieją na to, że może być jeszcze lepiej, i bardzo mocno w to wierzymy.